Witam was serdecznie, zobaczcie jak leje. 5 kropelek chyba z tej chmury. Jesteśmy na plantacji kukurydzy Chrisa Rolnika. O! Chrisie Rolniku, ja jeszcze ostatnio myślałem, że coś jadę, może coś odżywię. Ale to tylko myślałem. Pamiętacie jak ostatnio była pod portfel? No to dzisiaj już jest pod brzuch. Jak wyprostujesz liście, to pod cycuszki. Oczywiście jest większa, mniejsza. Pod drzewami widać, że jest mniejsza. Chciałem wam tylko tu tak szybko ją zaprezentować. Uwrocie było robione bezorkowo. Tu jest mniejsza, bo stała trochę woda. I to widać. Ale no ogólnie, patrząc na kukurydzę w okolicy, to Chris Rolnik tu się nie będzie chwalił, no że chyba, patrząc na nas rejon, to jedna z większych. Jedna z większych. A dlaczego tak mówię? Tu trochę chyba wymyło, albo wózek za późno był rzucany. Trzeba się zapytać operatora. Tu jest ta trochę lepsza. No brakuje nam trochę deszczu, ale widać po ziemi, że fajnie czyściutko. I takie dwa rządki są super i dwa rządki mniejsze. Ale lecę szybko, bo jadę po swoje dzieciątko do klubu. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Chyba będę musiał jeszcze między rządkami przeskakiwać. Ale obok jest też kukurydza siana około 10-12 dni wcześniej. No i ona jest tutaj dużo mniejsza. Nawet zobaczycie sobie. Staram się przybliżyć. Tak. O, coś zaczyna lać. Tak wygląda obok kukurydza. A tak wygląda Chrisa Rolnika kukurydza. Jak to się mówi? Napawa nadzieją. Napawa nadzieją naprawdę. I tu zachwaszczenie. Pięknie te 1,5 litra zaagranu ściągnęło, można by powiedzieć, większą część tych chwastów. Większą część. Gdzie są moje te? O, tu rozjechałem ją opryskiwaczem albo ciągnikiem. Ale jakoś tam się pozbierała. Jest nie najlepsza, ale jest. No i dzięki mojemu zabiegowi, odwróceniu kół, Chris Rolnik nie poniszczył sobie rządków. Poprzejeżdżał. O, widać, zobaczcie, jakie tutaj są uszkodzenia na liściach od razu. Podejdę, pokażę. Bo coś zaczyna ciupać. I to jest moja ścieżka do opryskiwacza. Tu ślad. Ale jest. Pomiedziona, wiadomo. Gdzieś, ale jest. No i oby sobie rosła dalej. Ładnie, no tutaj ciągnie z ziemi. No, żeby nam napadało coś, bo to tylko wszystko maziaki takie, nic więcej. I zaraz wszystko przelatuje. I miało być 70 litrów, wczoraj miało być 20, a spadło chyba ze 4-5 przez noc. Rano miało padać i już na 90% nic nie popadało. To dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.